Drugi dzień Pucharu Świata w Szklarskiej Porębie. Po dniu sprintów męskich i damskich dzisiaj biegi na dystansach. Mężczyźni już mają za sobą ten swój bieg. Panie, przed sobą dystans 10 km, a właściwie prawie 11 km, bo każde okrążenie 2734 metry, 4 okrążenia. Jak Państwo widzą, pogoda świetna, publiczność w znakomitych humorach. Tutaj mamy taką fiestę na trybunach i za chwilę będzie start. Witamy z Polanek Ptaki Koszyckiej. Bernadeta Piotrowska i Marek Jóźwik. 46 zawodniczek startuje, 14 reprezentacji narodowych 14 krajów, w tym 12 Polek biegnie. Już słyszeli Państwo, Sylwia Jaśkowiec dziś nie biegnie. No wczoraj imponująco startowała, awansowała do finału, blisko podium była. Gdyby nie ten, widzieliśmy te powtórki w studio, gdyby nie ten upadek Diggins i Van der Graaf, który ją zdeprymował, to były ułamki sekund, ale wystarczyło, żeby tego trzeciego miejsca nie udało się osiągnąć, ale czwarte miejsce i cała postawa Sylwii, no, zasługuje na gratulacje. Ona jest lepszą łyżwiarką niż klasyczką. Dzisiaj ten dystans oczywiście techniką klasyczną. Pierwsze panie biegną już na start. Za chwilę będziemy mieli start, już wszyscy powiedzieli o tych warunkach śniegowych. One są ciężkie, panowie przebiegli 4 okrążenia, 5 okrążeń, więc troszeczkę te tory się już zniszczyły. No, ale podejrzewam, że nie pierwszy raz i nie ostatni panie mają właśnie takie warunki. Pierwsza trójka, widzieliśmy najpierw Jessica Diggins, ona będzie biegła w pierwszym szeregu. Obok niej Julia Czekaliewa i obok niej Justyna Kowalczyk. Bo w trzech torach startują tutaj z Polany zawodniczki, podobnie jak mężczyźni. Diggins, która wczoraj właśnie była tą uczestniczką karambolu z Van der Graaf. W pierwszej grupie, w pierwszym szeregu, w drugim Stephen Celler-Hermann. I dalej Randall, Kuzjukowa, Żukowa i kolejne zawodniczki. Tutaj duży apetyt ma na to bieganie Paulina Maciuszek, która jest, no, lepiej zdecydowanie biega klasykiem. Mama gotowa tutaj na trybunach, dopinguje i jak powiedziałem, oprócz Justyny, Pauliny, razem w sumie 12 Polek dzisiaj tutaj wystąpi. Oto przekrój trasy, ta sama trasa, po której biegli mężczyźni, tylko że troszeczkę trudniej, bo tam było jednak chłodniej, chociaż z kolei było mokro, bo mgła była rano, tam się robiło ślisko w tych torach. Ale teraz będzie ciężej po prostu. Ciężej, mamy rozjechany zjazd. Na pewno dużo, dużo będzie trudniej panią znaleźć się tam na tym zjeździe. Zobaczymy, jesteśmy naładowani pozytywnie. Tutaj widownia nas naładowała pozytywnie. Tak jest, wszyscy się bawią. Lista startowa przed nami. Wszystkie kolejne nazwiska, włącznie z Polkami, Marcin Szymodarską, Galewicz, Romanowicz, Lechotą, Grzebisz, one mają te ostatnie numery startowe. A ciekawa rzecz, bo Greta Lauren, która wczoraj, 21-letnia Włoszka, ona była sensacją dnia wczorajszego w sprincie kobiecym, bo wygrała zdecydowanie eliminację, potem niestety nie udało jej się przebić dalej, bo była już zmęczona, ale dzisiaj z 43 numerem. Katia Wisznar startuje z numerem też bardzo dalekim, 39. Ona świetnie biega klasykiem. Siódma to samo była w tym roku w sprincie. Czwarta na Mistrzostwach Świata w Val di Fiemme, również w sprincie klasykiem. Będą musiały troszeczkę pracy wykonać, żeby się przebić do przodu. Chociaż pan nie jest tak dużo jak biegło mężczyzn, ale grupka również ładna się zebrała. Jest 46 kobiet, w tym dosyć właśnie duża grupa polskich pań. Mają możliwość, więc startują. Justyna Kowalczyk z numerem pierwszym, obok niej Julia Czekaliewa z dwójką, Jessica Diggins jako ta trzecia z trójką. Na szóstym kilometrze, 6 kilometrów 900 metrów, tam jest tak zwany bonus point, czyli punkt, na którym można zdobywać punkty bonusowe. Za pierwsze miejsce na tym punkcie po 6 kilometrach 900 metrach 15 punktów, za drugie 12, potem za trzecie 10. 10 miejsc jest punktowanych, a więc warto się tam pochylić po te 15 punktów, plus oczywiście 100 za zwycięstwo. Za chwilę start. Cisza przed startem. Tak jakby to był sprint. I ruszyły.
Kowalczyk, Czekaliwa, Diggins, Stephen Celler, Herman, Randall, Kozikowa to są te najlepsze, najmocniejsze zawodniczki. Już te trzy tory i Justyna od razu mocno ze startu. Czekaliwa tam po stronie wewnętrznej. I Jessica trzyma Justynę. Trudna trasa, trudny profil trasy. Widzieliśmy to w biegu mężczyzn. Właściwie nie ma gdzie uciekać, nie ma gdzie urywać rywalek, bo ten podbieg to nie jest taki sam podbieg, jak widzieliśmy również podczas studio sprzed 2 lat. Była ta góra jednak dość długa i ciężka. To jest właściwie połowa tej górki. Ale no tam właśnie wylegrzanin spróbował skoku i udało mu się. Niemniej chyba Justyna będzie musiała robić to wcześniej, mocniej atakować, tak jak mówiła. To jest, tu nie chodzi tylko o to, żeby wygrać ten dzisiejszy bieg, chodzi o to, żeby wykonać zadanie treningowe, które ją będzie zbliżało do Igrzysk Olimpijskich, na budowaniu formy poprzez starty, których ma ciągle za mało. Justyna tutaj szuka jak najlepszego miejsca, widzę, skacze z toru do toru, próbowała biec obok, więc coś. Mam nadzieję, że to nie problem z nartami. To smarowanie dzisiaj, teraz, już inne niż w biegu męskich, niełatwe chyba również. Zresztą jak mówiłeś, wtedy nigdy nie jest łatwo tenisemenom. No, ale w takich warunkach, kiedy jest ciepło, kiedy ten śnieg, jak mówił Janusz Krężelok, jest jak cukier, to... Wtedy nie można posmarować narty, żeby tak jechały rewelacyjnie. Na pewno trzeba dołożyć tych klistrów, te narty jadą wolniej. W ubiegłym roku pamiętam, że były, 2 lata temu, przepraszam, na Polanie Kurzyckiej były takie rozwiązania jak no smar, czyli narty bez smaru, ale była odpowiednia temperatura do tego w tym roku. Prawdopodobnie nie osiągnęliśmy tej temperatury wilgotności, która była w 2 lata temu. I musimy smarować starym sposobem, czyli klistami. Justyna swoim torem, mocno swoim rytmem. Spokojnie, ale już odskakuje grupka. Każda górka, każde wzniesienie będzie wykorzystywane tutaj bezlitośnie przez Polkę. I tak jak Janusz powiedział, dzisiaj są trudne warunki i słabo jadą narty, więc Justyna to ma duże pole do popisu, bo wiadomo, czym trudniej, tym łatwiej dla Justyny. Kowalczyk, no podobnie, zaczyna się podobnie jak ten bieg męski, czyli takie spokojne tempo, chociaż Justyna już swoim rytmem. Za nią z numerem 2 to jest Julia Czekaliowa, 4. w Czysamona, 5 km klasykiem to wtedy. Na początku sezonu 3 kolejne biegi wygrywała Justyna właśnie klasykiem. Czekaliowa była brązową medalistką Mistrzostw Świata z 2013, z ubiegłego sezonu, właśnie na 10 km łyżwą. I zaczyna się zjazd. Tak jak mówiłam, że panie będą miały na pewno dużo ciekawszy ten zjazd. Justyna jedzie pierwsza. Bardzo ładnie sobie radzi. Ona wiedziała, że ona tutaj musi być pierwsza na tym zjeździe, żeby nikt jej nie przeszkadzał. Ładnie naciągnęła pod ten podbieg. Mamy tutaj nasze dziewczynki. 42 to jest Romanowicz, Emilia, UKS, Puszcza Supraś. Proszę. A po niej z numerem 43 właśnie Greta Laurent, ta rewelacyjna sprinterka młoda włoska. Za chwilę zobaczymy pewnie tu Justynę. Tam już jest spora przewaga. Pod górkę pociągnęła mocniej i zjeżdża. Jaka to jest przewaga? No jeszcze nie taka duża. Jeszcze nie duża, ale Justyna wie, że ona tam musi na tym podbiegu być pierwsza, żeby nikt, naprawdę nikt jej nie przeszkodził na zjeździe. Justyna wybrała sobie taki tor, w którym mało kto biegnie. Wszyscy starają się biec tym środkowym torem. To też pewnie dlatego, że on jest zawsze krótszy na zakrętach. Tu mamy pierwsze Polki, 28 Kubińska. Kubińska, zaraz patrzymy dalej, 26 Paulina Maciuszek i Szymanczak Agnieszkę również tam dojrzała. Takie lekkie déjà vu. Środkiem biegnie również jakaś Polka. Lekkie déjà vu, ponieważ w ubiegłym roku też była mgła, ale znacznie większa, znacznie gęstsza niż teraz, chociaż tam też wisi, jak państwo widzą, ta mokra mgła nad trasą, nad zawodniczkami.
czekali na po stronie prawej, jest na lewej stronie ekranu. Z lekkim wyprzedzeniem, ona jest ciągle pierwsza, tam czekaliowej narta troszeczkę. Tu jest ten największy podbieg i tutaj prawdopodobnie będą te punkty, ale nie na ten na razie na trzy. Natomiast tu jest ten najważniejszy punkt trasy. Zabiera się razem z Justyną Czekaliewa. Justyna na razie spokojnie, spokojnie. Olga Kuzjukowa na trzeciej pozycji. No i rozciąga się już ten szybciej, zdecydowanie szybciej. Zapowiadałeś, że tutaj będą momenty podczas tego biegu żeńskiego. Zobaczymy, tam było kilka wywrotek pod, dzisiaj rano. Kiedy mężczyźni biegali na 15 km, zobaczmy, czy panie będą sobie radziły tutaj lepiej. Tutaj też było jakieś potknięcie Szwajcarki. Z numerem 11 biegnie Bonner, Serena Bonner ze Szwajcarii, doświadczona zawodniczka, 31 lat, wieku Justyny. Wieku Justyny, ale daleko, daleko jej do Justyny, do sukcesu, bo właśnie ani jako juniorka, ani jako seniorka żadnych wybitnych osiągnięć nie miała. Szwajcarka tymczasem Czekaliewa, Justyna, ta dwójka cały czas konsekwentnie prowadzi pomiar czasu po kilometrze 800 metrach. Minimalna przewaga, ponad 2 sekundy Justyna nad Czekaliewą. Czekaliewa ciągnie tą drugą grupę, długą grupę, ale rzeczywiście panie zupełnie inaczej, bo mężczyźni właściwie do piątego okrążenia taką gromadą zbitą biegli, a tutaj się już to rozciągnęło. Widać, że Justyna jednak widzimy inaczej całkiem, tak zawsze o tym mówimy, że nam się wydaje, że to jest spokojnie, ale z tego co widać, to Justyna tu już nadała swoje tempo i zostaną naprawdę, naprawdę za Justyną te najlepsze zawodniczki, bo to już się zaczyna takie tempo poważne. Za chwilę będziemy mieć zjazd do stadionu. Rosjanka wyprzedziła Justynę na zjeździe. Czekaliewa, Justyna. I odjeżdża Justynę, czyli mamy problem, troszkę problem z nartami. Ale to nie zawsze tak jest. Trzeba też umiejętnie zjeżdżać na zjeździe. Przechylenie się do przodu na palce powoduje coraz słabszą jazdę. Tam krótko za Justyną trzyma się mocna sprinterka Denise Herman. A zatem tutaj jest oczywiście podpowiedź, jak trzeba rozgrywać ten dzisiejszy dystans. Bieg na 11 km w sumie, bo tyle będzie realnie liczyła trasa. No trzeba go rozgrywać tak, że w którymś momencie będzie musiała Justyna zostawić koleżanki i ruszyć do przodu mocno, bo w sprinterskich pojedynkach różnie może być. Chociaż ona wygrywała sprinty klasykiem w tym sezonie, zaczynając od tego wkusa. Justyna już wie, jak to wygląda, kto jest to mocny i podejrzewam, że zaraz będzie pospolite ruszenie. Denise Herman wczoraj druga, Kiki Randall oczywiście wygrała ten sprint, Wesna Fabian trzecia, Sylwia Jaśkowiec widzieliśmy na czwartej pozycji, Jessica Diggins też się tutaj dobrze trzyma, ona z numerem trzecim, to także jest sprinterka, a więc już piątka się wyłoniła i inaczej układa się bieg niż bieg męski, tam właśnie do samego końca nie było wiadomo. Nie udało się sformatować czołówki. A tutaj już mamy 5 zawodniczek. Tu widzieliśmy Paulinę Maciuszek. Ona przebiega na pozycji 25. Przed nią Kubińska, Kornelia Kubińska na 24, czyli biegną razem. Najwyższy czas, żeby się przebijać do przodu. Spokojnie. Tak. Przepraszam, Justyna wyskoczyła w drugi tor. Na razie jeszcze tutaj nie ma pomysłu na to, żeby rozstrzygać ten bieg. Trzyma równe tempo, no ciężko, no widać po tych torach. Słuchaj, to jest ciężko. Ona wybiera ten tor najlepszy, bo na pewno nie wszystkie są takie same. Ale Czekalowa też ma dzisiaj dobrą dyspozycję i też spokojnie sobie biegnie. Także trzeba na nią uważać. Tak, no i na Denise Herman, która ciągle się tam przykleiła. Tam z tyłu jeszcze gdzieś jest Jessica Diggins. To są wszystko dobre sprinterki. Numer 33 to mignęła nam
Klaudia Nysztadt, jedna z bardziej doświadczonych biegaczek, chyba najstarsza w tym biegu, 35-latka, kiedyś była wicemistrzynią świata juniorek, ale potem ta kariera dość przeciętna. Rosjanek jest dużo, tak jak panów również. Tutaj w pierwszej dziesiątce jest około 7 Rosjanek. Jest to najliczniejsza grupa w szklarskiej poręby, czyli tu na górze w Jakuszycach. No, nie biegnie szybkim rytmem, natomiast mocnymi, długimi takimi pociągnięciami i to robi wrażenie na rywalkach, myślę. Krótszym krokiem troszkę biegnie Czekaliwa. Denis Herman także. Ale biegnie spokojnie, to widać, że jest naprawdę spokojnie biegnie. Kuziukowa z dziewiątką, Żukowa, a więc Rosjanki z piątką, Katrin Celer. Ona też wystartowała w tej pierwszej grupie. Z dziesiątką Iwanowa, kolejna Rosjanka. W tle widzę Kornelię Kubińską. Trzyma się tej grupy, całej grupki, a to jest bardzo ważne, żeby nie zostać tak jak panowie, jak Kreczmar, czy jak Maciek Staręga. Oni w pewnym momencie odpadli od tej grupy, ale tam już takie tempo zrobiło, że ja się wcale nie dziwię, że tak się stało. A tutaj na razie jest takie spokojne tempo. Mam nadzieję, że dziewczyny i Paulina w tej grupie była i była Kubińska, także trzymają tam tą całą ekipę. Czy Kaliwa teraz za Polką? No i mamy ucieczkę. Tu jest moment, w którym zdecydowała się Justyna urwać jednak rywalki. Podobnie to zrobił Wylegrzanie, tylko że on po tej hopie takiej, po tym podbiegu uciekał na zjeździe. Justyna zrobiła to, co powinna zrobić w tym momencie. Uśpiła je troszeczkę tym spokojnym tempem, myślę. Nie spodziewały się, że ona w tym punkcie odskoczy. Wydaje mi się też, to chyba był powód taki, że Justyna zauważyła, że Rosjanką jadą dobrze narty, może nawet troszeczkę lepiej niż jej, i ona to musi zrobić przed zjazdem, musi im po prostu uciec, bo na samym finiszu może z nimi przegrać no tak. Tymi nartami. Tak, tak, mi nartami. Także tutaj ona musi odskoczyć, już właśnie teraz odskoczyć. Nie może za sobą ciągnąć sprinterek przede wszystkim, bo to zawsze jest potem pewne ryzyko. Ten dystans 15 km mężczyźni rozegnali w formule sprinterskiej, bo właściwie rozstrzygał się na 1500 metrach przed metą. Justyna Czekaliewa, Denis Herman. Ale te sprinterki muszą dobiec do tego 11 kilometra. No tak. No Justyna odskoczyła, to widać na podbiegu już. Tutaj już zaczyna walczyć. Dalej tym swoim spokojnym, długim krokiem, ale jednak odskakuje panie, Rosjanka i Denis Herman. Patrzę, gdzie jest Kiken. Kiken jest daleko, na 21 pozycji, spokojnie biegnie. Chwaliliśmy Kiken Randall za to, że poprawiła zdecydowanie technikę klasyczną, no ale to jest dystans 10 km, ona tu nie jest żadną specjalistką. Zresztą przebija się konsekwentnie coraz wyżej w Pucharze Świata, w sprincie jest już druga. Denis Herman ciągle liderką, ale myślę, że to długo nie potrwa. Zdecydowanie ta forma amerykanki sprinterska rośnie. Justyna Kowalczyk przed Czekaliewą i Denis Herman, która właściwie w tej chwili miała jakiś kłopot z nartą. Justyna bardzo ładnie trzymają nartę, idzie cały podbieg na prosto. Widzieliśmy tam kawałek Kubińskiej. Przepraszam, Paulinkę Maciuszek widzieliśmy, 26 numer. Czyli jest w tej grupie, brawo, brawo dziewczyny. Ta górka niby jest krótsza niż dwa lata temu, ale robi wrażenie. Robi wrażenie na biegaczkach, bo tutaj nikt nie szaleje. Z czwórką Elizabeth Steffen, też dobra sprinterka, ale lepsza łyżwiarka niż... Tak, Rosjanki mają troszeczkę słabiej posmarowane i dlatego jej jadą lepiej narty. To jest to. To była Kiken Randall, bardzo, bardzo zmęczona na tej końcówce podbiegu. Dla niej za wysoka górka, ona jednak świetnie się czuje. Za wysokie progi. Za wysokie progi. Ona się świetnie czuje na płaskich trasach sprinterskich. I mamy tam Polki w tle. Oto Kiken. Kiken Randall jakby niosła jakiś ciężki plecak. Tak przygarbiona. I Justyna
Czwarty kilometr. Patrzmy teraz, jaka jest różnica między nią a Czekaliewą i Denis Herman. Spora. 14 prawie 15 sekund. Prawie 15 sekund. Na następnym okrążeniu mamy ten bonus point, czyli możliwość zdobywania 15 punktów. To jest bardzo potrzebne. Już tu nie, no bo spore straty w Pucharze Świata przez te Tour de Ski. Nieduża jest szansa oczywiście na wygranie w tym roku Pucharu Świata przez Justynę Kowalczyk, ale na pewno na poprawienie pozycji zdecydowanie tak. Skupiona, skoncentrowana, jakby zamknięta, realizuje jakąś taką swoją taktykę. Realizuje tak. Ich taktykę, bo to jest na pewno jej taktyka trenera i jej. I jej treningowa. Tak jak powiedziałeś, ona musi tu wykonać jakiś trening, jakąś pracę. Taki trening startowy, bo to oczywiście starty też są elementem treningu. To już mówiliśmy Państwu, ale to warto powtarzać. Takiego wyzwalenia całej energii, ponieważ nigdy w treningu człowiek nie jest w stanie dać siebie tyle, ile podczas startu, ile podczas zawodu. Dlatego ten trening, ten start jest tak ważny w budowaniu formy po prostu. I już Justyna na stadionie zjeżdża tutaj teraz po tej prostej, za chwilę wiraż i rozpocznie się trzecie okrążenie. Ponad 15 sekund to było na ostatnim pomiarze czasu. Dzisiaj nie jadą tak narty. Pamiętamy, wczoraj wyrzucało wręcz na tym zakręcie. No dzisiaj można powiedzieć, że po skończeniu zakrętu zaczyna się od nowa. Duża jest przerwa. Już jest duża przewaga. Tak, już to już wzrosło. Więcej chyba niż 15 sekund. Popatrzmy zaraz już konkretnie. To Denis Herman jakby już zmęczona. Ale bardzo nie, dobrze się czeka, trzyma. Dobrze. Nawet. Bo to był ten zjazd, na którym tak, na tym zjeździe dojeżdżają Rosjanki. No i Denis też. Justyna zrobiła rozpoznanie na pierwszym okrążeniu. Zobaczyła, że narty ma troszeczkę słabsze na zjeździe, więc musi wszystko wykonać pod górę. I tak się właśnie dzieje. Tak się dzieje. Czekaliwa 12,6 za nią, Herman 14, potem już daleko. Kolejne zawodniczki: Żukowa, Stefan, Beller, Kuzjukowa, Iwanowa, Sergent, ale one już poza tą grupą, która jeszcze będzie rozstrzygać między sobą walkę o podium. Chcielibyśmy tutaj wyszukać nasze zawodniczki. Czy ty tam już można tym magicznym komputerze może jeszcze coś? Nie do końca. Nie mamy. Na razie Maciuszek jest 15. Paulina Maciuszek 15. Traci 59 sekund do Justyny. Na razie jako samotna. Polka. I na razie nic nie widzimy, ale pewnie zaraz będziemy mieli większą informację. Kubińska na 26 pozycji. Bardzo ładnie. Jej strata pewnie już troszeczkę większa, minuta 19. A tutaj mamy liderkę. Samotnie, długimi susami. Zobaczymy teraz przy tym bonus point. 6 i 9. Prawie na 7 kilometrze, jaka jest przewaga. Tu będzie jeszcze szansa na podciągnięcie, na oderwanie się pod te podbiegi. I teraz już widać inny jednak ruch Justyny. Ona już ruszyła. Nie da się tak spokojnie bić cały czas, jednak emocje robią swoje. Ale ten element spokoju miała tak chyba wprowadzić do pierwsze dwa okrążenia, powiedz spokojnie, rozpoznawczo, zorientować się, jaka jest sytuacja, potem zacząć przyspieszać, no i chyba realizuje tę taktykę. O to chodziło, ona o tym mówiła wczoraj, że to będzie taki bieg z zadaniami, z wykonaniem określonych zadań podczas biegu. Stefani Beller tutaj po prawej z czwórką, z Elisabeth Stefan. Dziewiątką Żukowa. Kicken Randall gdzieś już tam daleko. Spadła na Kicken na 21 pozycji w tej chwili. Jest za Pauliną Maciuszek na 15, mówiliśmy, po 5 kilometrach 400 metrach. Bardzo ładny bieg Pauliny. 15 miejsce to jest najlepszy jej
Najlepsze jej miejsce w historii. Ale oczywiście to się jeszcze nie skończyło, więc zobaczymy, jak to będzie. Natomiast Paulina Maciuszek w tym roku ogromny postęp. Sześciokrotnie punktowała w Pucharze Świata. 23, 4, 27, 28, 29 miejsce, a więc to jest najlepszy rok w jej karierze sportowej. I Justyna zjeżdża. Teraz jest, no to trudny jest dosyć. Już bardzo miękko jest na tych zjazdach. Tak, miękko, trzeba tu uważać. Ale razem szary pani, rewelacyjnie. Czyli troszeczkę się nie sprawdza to, że tutaj widowisko duże nam się... No bo nie biegną wszystkie razem. Nie biegną wszystkie razem. Tak, mężczyźni biegli rzeczywiście w tłumie, a to ten peletonik kobiecy się błyskawicznie rozciągnął. Herman odpadła, zabrakło już jej sił, już Rosjanka biegnie sama, samotnie za Justyną. Już się zrobiła dosyć duża przerwa. Po Pucharze, w Pucharze Świata w Szklarskiej Porębie, tutaj w Dolinie Jakuszyckiej, jeszcze dwa starty przed igrzyskami w Soczi, Toblach. No między innymi bieg na 10 km klasykiem, również tam będzie, bardzo ważny dla Justyny. Drugi dzień chyba sprint łyżwą, więc to już mniej ją interesuje, natomiast i potem już wyjazd do Soczi i bezpośrednio trening tam za chwilę, za 150 metrów ten punkt bonusowy, 15 punktów, 100 i 15 daje 115. Dobrze liczę. Dobrze. Ale zawsze to są punkty dodatkowe, tak jak powiedziałeś. Tak, Pucharze Świata oczywiście to się liczy. Nie są potrzebne, zawsze jest możliwość walki, jak już nie o pierwsze, to o drugie i trzecie miejsce. Ale tam Czekaliewa też mocno. Ostatni punkt pomiało to około 13 sekund traciła, 12,6 dokładnie do Justyny Kowalczyk. Zobaczymy, jak będzie teraz. No, to jest skrót kamery. Justyna tutaj chyba jako jedyna jedzie na wprost nartami, czyli trzeba bardzo mocno na rękach się odpychać. No i to właśnie to jest to. Ludzie się zdarzają takie potknięcia, ale to jest naturalny odruch. Jest 15 punktów. I patrzymy, punktów, tak. Jest 15 punktów, 10 punktów będzie dla Czekaliewej. To jest zmiana od zeszłego roku bodaj. Punktuje się teraz, bo dawniej było 3 pierwsze miejsca punktowane, co powodowało, że te zawodniczki dalej nie miały jakby interesu w tym, żeby się ścigać. A teraz 10 pierwszych. Zobacz, Marku, jest taka różnica. Czekaliewa biegnie cały czas tą choinką, jodełką. Taką pół. I to już jest, to niestety traci na ten moment, minus 26 sekund. Tak, biła już Justyna jej sporo. A Niemka naprawdę słabnie. Idzie. Proszę Niemka zobaczyć, Nordic słabnie walking. Jeszcze są potknięcia, czyli Niemka. Przechylenie do przodu i wtedy zaczynają narty śliskać. To jest zmęczenie, ale tam jest naprawdę podbieg, my go w ten sposób nie widzimy. Niemka walczy teraz o swoją pozycję, ogląda się do tyłu. Czy ma jeszcze szansę? No ma jeszcze jedno krążenie, powinno jej się udać, ale to wszystko jest w jej nogach. Różnica poziomu 54 metry, więc to rzeczywiście nie jest spacerek. Tutaj w tym właśnie punkcie Półtoranin na pierwszym okrążeniu właśnie szedł. Nie biegł, tylko szedł, więc to jest trudny moment. Widziałam Paulinę, także trzyma tego, tą całą grupę. Bardzo biegnie, bardzo dobrze biegnie. Wiemy, że ona te podbiegi również kocha. Także da sobie radę. Ostatnio była 15, teraz patrzymy. Po tych 6 kilometrach, 900 metrach Justyna Kowalczyk oczywiście z przewagą już prawie pół minuty nad Czekaliewą. 26,4 sekundy dokładnie. Denis Herman to jest sprinterka, ona słabnie będzie chyba połykana przez następne zawodniczki. Beller tam jest za nią, która lepiej biega dystansze. Nysztad, Iwanowa nie, też sprinterka. Herman jest trzecia na razie, Elisabeth Steffen na czwartej pozycji i patrzymy, Paulinka Maciuszek o jedno pozycja. Górę oczko na 14 miejscu. Justyna była zmęczona, to było widać. Ona nie ma takiej świeżości, jaką widzieliśmy w Lillehammer, ale to jest dobrze, bo ta świeżość ma być na igrzyska. Sobie. Tak jest, to jest, ona jest ciągle w mocnym treningu. No, trudno, żeby było inaczej. Kornelia Kubińska na 26 miejscu w tej chwili, a więc Paulina na 14 pozycji, Kornelia na 26, na pierwszym miejscu zdecydowanie z wielką przewagą Justyna Kowalczyk.
ale mamy również Eweliny Marcisz, jedną z sióstr, które tutaj dzisiaj biegną. 27 pozycja to jest punktowa jednak w Pucharze Świata. Tak, jeszcze punktowa. Pierwsze 30 miejsc punktuje się w tej rywalizacji Pucharu Świata. Szymanczak na 34 i Romanowicz 32, ale to jeszcze tak dokładnie nie wiemy, to są jeszcze nieoficjalne wyniki. Justyna Kowalczyk. Nie chcemy pomylić znowu okrążenia. Justyna Kowalczyk, ogromna przewaga, to już jest. Ale to jest ostatnie okrążenie, tak, bo nad drugim, na trzecim były punkty. To już jest ostatnie okrążenie Justyny. 8 kilometrów, 100 metrów, mamy kolejny pomiar. 26, przypomina mi, 0,4 sekundy prowadziła Polka przed Rosjanką po 6 kilometrach, 900 metrach, a teraz czy to się zmniejszy, czy też będzie tak samo, czy też powiększy się trochę ta przewaga? Nie, troszkę się chyba zmniejszyła ta przewaga, ale to znowu przez ten zjazd na przez zjazd, przez szybkość nart Rosjanki. 24,9 to jest ciągle bezpieczna przewaga i teraz trzecia Herman. Dużo ją kosztował ten podbieg. Denis jeszcze tutaj walczy na tej swojej pozycji. I ma przewagę również. Powinna zostać na tej pozycji trzeciej. Ale to jednak jeszcze jest jedno okrążenie. Tutaj bardzo mocno idzie prawdopodobnie Rosjanka, bo to... Nie Rosjanka, Niemka. Zobaczymy, Paulina chyba też się tam będzie zbierała do walki. 14 pozycja, to było ostatnie notowanie Pauliny Maciuszek. Teraz tak, po Herman mamy Nyszten, Stefan, Beller, Iwanową, Żukową, Selgent. To jest pierwsze 9 zawodniczych. No już się kompletnie to porozstrzelało po całej trasie. Realizator nie pokazuje nam Pauliny Maciuszek, ale ona tutaj na stadionie walczy o zmniejszenie, czyli jeszcze o jedną pozycję do przodu. Ma jeszcze szansę o dwie pozycje się przesunąć do przodu. Katarzyna Smutna, sprinterka, jest na 12 pozycji, ale ona bardzo dobrze biega klasykiem, stąd się bierze jej tak wysokie miejsce. Stephanie Caldwell, młoda Amerykanka, też na 14. Maciuszek w tej chwili na 16 pozycji, ale tam różnice są bardzo niewielkie. Właściwie to jest jedna grupa. Justyna Kowalczyk z przewagą prawie 25 sekund nad Czekaliewą. Ta przewaga za chwilę wzrośnie po tym podbiegu, podejrzewam. Herman z bezpieczną przewagą ponad 20 sekund, znaczy Czekaliewa nad Herman ponad 20 sekund. Potem Nysztat, Stefan, Beller, Iwanowa, Maciuszek na 16 miejscu. No i patrzymy, jak kolejne Polki. Kubińska na 26 pozycji, a więc także jeszcze ciągle w strefie punktowanej. Tutaj już widzimy, że gdzieś tam przebija się słoneczko, mgła już zeszła, także widowisko się coraz ładniejsze robi. I Marcisz na 27, a więc trzy Polki mamy w strefie punktowej. Tak, punktowej Pucharu Świata. 3-4, przepraszam, bo Marcisz, Kubińska, Paulina, no i oczywiście... Zapomniałaś o Justynie, która jest tak daleko z przodu. I pisze własną historię. Po raz kolejny w Jakuszycach, zmierzając po zwycięstwo w biegu na 10 kilometrów. Teraz czwórką tutaj obudziła się z Elizabeth Stefan. Ona jest na piątym miejscu. Walczy również... Klaudia Nysztat, tak, Niemka, i teraz Herman, Elizabeth. Herman po prostu tutaj strzeliła, jak mówią w kolarstwie. Denis Herman, która była trzecia, już jest w tej chwili czwarta, piąta. Trzyma się na swojej pozycji drugiej Czekaliewa, ale Denis Herman jednak to jest dla niej był za trudny teren. I za trudna trasa. Herman jak po lewej. Jak dla sprinterki. Tak, jak to dla sprinterki. Herman po lewej, po prawej stronie mamy Elizabeth Stefan. Stefan ruszyła, a to jest ostatnie okrążenie, więc powinna tutaj walczyć o to trzecie miejsce.
i ma ku temu jak największe możliwości. Klaudia Nysztat biegła w środku i tutaj Justyna. Połyka przestrzeń samotnie, już daleko przed wszystkimi. Jeszcze mamy dwa punkty pomiaru po 9 kilometrach, 600 metrach. Taki powinniśmy mieć. I już prawie na stadionie, 100 metrów przed metą. I potem finisz. Czy Denis Herman jeszcze powalczy troszkę? Próbuje się tam trzymać w tej trójce, jak ją dobiegły. Czekaliewa sama, tak jak Justyna. Ona miała najgorszy moment właśnie na tym podbiegu i podejrzewam, że to będzie również dla niej najgorszy moment. Jeżeli to jej się uda przejść, powinna być przeżyć. Dziesiątce, przeżyć. Tak, no to jest właśnie ten podbieg. To jest rewelacyjne trzymanie u Justyny. Równo idzie. Pięknie idzie w tora, także nie traci nic na choince. Tutaj mamy potknięcie troszeczkę, ale to jest właśnie to słabsze smarowanie. Trochę postawili na jazdę, a to niestety nie zawsze jest dobre, Rosjanie. Czyli na lepsze zjeżdżanie bardziej niż na podbieganie. Tutaj cały czas Denis Herman walczy z kryzysem, trzyma. W momencie, kiedy udaje się wybiec na tę ten górkę, podbieg, to będzie wygrana. Kowalczyk na 9 kilometrze, 600, po 9 kilometrach 600 metrach, 31 minut 9 sekund i 70. Taki czas i do tego czasu teraz wszystkie inne będą, będziemy przymierzać, wszystkie inne rezultaty. Czekaliewa 44,8 sekundy wolniej od Polki. Czyli zrobiła od stadionu do podbiegu 20 sekund. Tak. No mówiliśmy, tu są troszkę, patrzmy na nią, ale spokojnie, to nie jest jakiś... Spokojnie, ale to już jest jazd dla Justyny, tak, równy... i wjazd na stadion i końcówka do mety. I mamy punkt pomiaru 9900. Teoretycznie za 100 metrów powinien się kończyć ten dystans, ale mówiliśmy, że on jest przedłużony prawie 11 kilometrów. Realnej trasy ma dzisiejszy bieg, a więc na trzecią pozycję jednak Elizabeth Stephen. Też bardzo się męczy tutaj jest, ale dobiega Rosjankę. Zobacz, jest naprawdę niedaleko. Elizabeth ruszyła bardzo, bardzo mocno. I niestety Denis dopiero tutaj. Tak. Myszta już... przed nią, z 14 jeszcze przed nią Stephanie Beller, a więc trzy Niemki. A to zmęczona Czekaliewa. Minutę przegrywa w tym momencie. Czyli jeszcze, nie, przepraszam, 45 sekund, tak jak mówiłeś. Tak, ale po 9900 przegrywa, tak, 45,4 sekundy. Teraz będą zjazdy, troszkę jej te narty lepiej jadą, mówiłaś, tu trochę powinna odrobić. Ale to już nie jest nie, ważne. Nie, to żadne zagrożenie oczywiście dla Justyny z dziesiątką. Julia Iwanowa, kolejna Rosjanka. A to za Iwanową tak blisko jest za Iwaną, tak, Stefan. Iwanowa ruszyła bardzo mocno. Ale tam Niemki też wspierają się wspólnie, tak. Nysztat, Beller i teraz Denis Herman przed Nysztat. I Justyna Kowalczyk już na stadionie, a więc po raz drugi w Jakuszycach, w Pucharze Świata, Justyna Kowalczyk niepokonana. 45 sekund to była ostatni pomiar po 9 kilometrach, prawie po 10 kilometrach. Zobaczymy, ile będzie na mecie. I Polka już na wirażu. Za chwilę finisz, ostatnie metry, ostatnie 50 metrów. I zwycięstwo, kolejne zwycięstwo Justyny Kowalczyk, bardzo ważne, psychicznie ważne, bo to zawsze każde zwycięstwo buduje. Myślę, że dokładnie wykonała to, co zamierzyli razem z trenerem. Ten bieg był wykonany, był osiągnięciem celu, wykonaniem pewnego zadania na ścieżce olimpijskiej. 34 minuty, 34 sekundy i 0,2. Taki jest wynik Justyny Kowalczyk, która dzisiaj wygrała zdecydowanie. A zobaczymy, czekali wam na ile odrobiła. Ostatnio 45,4 traciła do Polki.
I to chyba zostanie. To zostanie około 40-50 sekund. 34, no jeszcze ma 30 metrów. Może troszeczkę lepiej. Troszkę tam urwała, jak zwykle na tym zjeździe. 41,8 sekunda, więc te 4 sekundy lepiej niż na ostatnim pomiarze czasu. Na drugim miejscu Czekalewa i na trzeciej pozycji kolejna Rosjanka Julia Iwanowa. Ona jest bardziej sprinterką niż biegaczką na dystansach, ale wytrzymała te podbiegi. No i jest na podium. Denis również się tutaj zerwała jeszcze na końcówce i biegnie na czwartą pozycję. Czyli tam Stephen musiała osłabnąć. Iwanowa trzecia. Kowalczyk, Czekaliewa, Iwanowa. To pierwsze trzy zawodniczki. Denis Herman z przygodami, walcząc ze sobą z kryzysem. Jednak czwarta, ale poza podium. Klaudia Nysztadt na piątej, Stephen na szóstej, Beller na siódmej pozycji. Ale zmęczone wszystkie. Dzisiaj rzeczywiście ta trasa dawała w kość. Mimo, że nie było tego całego podbiegu jak dwa lata temu. Ale on jest bardzo męczący i to było widać po zawodniczkach. Tam właśnie na samej górze były bardzo, bardzo zmęczone. Zresztą panowie również. Tak, bo to, niby on nie jest taki długi, ale cztery razy go trzeba, w przypadku mężczyzn pięć, pokonać, więc to robi swoje. Justyna Kowalczyk, po raz drugi w Jakuszycach, w Pucharze Świata. Pierwsza na dystansie 10 km. Julia Czekaliowa na drugiej pozycji. Iwanowa trzecia. No i Denis Herman, która walczyła ze słabościami, jednak skutecznie na czwartym miejscu. Ale daleko, daleko za Justyną, bo minuta 19,1. Teraz czekamy jeszcze na kolejne Polki, przede wszystkim na Paulinę Maciuszek. Jest Paulina na dobiegu. 19, więc tam troszkę straciła sił w tej końcówce. Szarpała, była już w momencie na 14 pozycji. Kiken Randall ją wyręczyła, bo Kiken skończyła dzisiejszy bieg właśnie na 14 miejscu. Caldwell na 16, patrzę, Maciuszek 19 i teraz kolejne Polki. Czy też będą punktowały, bo mieliśmy 4 zawodniczki w 30. W okolicach 9 kilometra, tak to było jeszcze, ale ta końcówka była mocna. Diggins, Jessica Diggins, która wczoraj się przewróciła, świetnie biegała do tego finału wczorajszego, gdzie tam był upadek. Mamy następną Polkę. Kornelia Kubińska. Kornelia Kubińska na 25 miejscu. A więc też punktuje. Po raz pierwszy Kornelia Kubińska w tym roku w Pucharze Świata zdobyła punkty. Jeszcze nie miała punktu. Nie, to nie Polka. Trochę tutaj słabo widzimy. Jest Polka. Marcisz. Jest Ewelina Marcisz. Zdobyła jeden punkt. Tak. Brawo. Ewelina Marcisz z jednym punktem, a więc rzeczywiście 4 Polki dzisiaj.